Bohater przemierza mapę, zbiera złoto, drewno, kamień i inne zasoby, pozyskuje wyposażenie, rekrutuje jednostki w mieście, a potem walczy z napotkanymi bestiami oraz innymi bohaterami. Tak, mamy 2022 rok, a ja znowu czuję się, jakbym był w liceum i grał na przełomie tysiąclecia w trzecie Heroes of Might and Magic. Ale to nie są nowi Hiroshi, to Songs of Conquest. Astrologowie ogłaszają premierę gry Songs of Conquest. Populacja fanów Heroesów budzi się i robi... He? Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a w tym materiale opowiem wam, o co biega w Songs of Conquest, wydanym we wczesnym dostępie na PC-ty Windowsowe i Macowe. Nie jestem wieloodsłonowym fanem serii Heroes of Might and Magic, bo zagrywałem się właściwie tylko w kultową trójkę wiele lat temu i graliśmy z kumplami tak dużo, że kiedy wyszła czwórka, to nie miałem ochoty nawet na nią patrzeć. Niemniej od czasów słynnej trójki mam ogromny do niej sentyment, a Songs of Conquest obserwowałem już od dłuższego czasu, bo wszystko, co było pokazywane przy okazji różnych imprez growych, wyglądało ślicznie. I oto wreszcie wyszło Songs of Conquest. We wczesnym dostępie, ale po 8 godzinach spędzonych z grą muszę przyznać, że praktycznie tego nie czuć. Rzecz ma dwie kampanie fabularne na przynajmniej kilkanaście godzin grania, cztery frakcje, tryb potyczek z masą map oraz edytor poziomów połączony z bazą społeczności, która już wyprodukowała całe ciężarówki kolejnych mapek. Ale zacznijmy od początku. Jeśli jakimś cudem nigdy nie graliście w żadne Heroes of Might and Magic, to tak samo jak nowe Songs of Conquest, są to zasadniczo turowe gry strategiczne, ale o dość specyficznej rozgrywce, która mnie zawsze przypominała coś bardziej w stylu grania w planszówkowego Talizman, zwanego niegdyś magią i mieczem. Poruszamy się bohaterem, tu zwanym powiernikiem, po mapie świata. Zbieramy różne skarby i surowce, walczymy z wrogami, którzy stają nam na drodze, rozwijamy postać oraz swoją armię wykorzystywaną w starciach, a w międzyczasie rozbudowujemy też miasto i rekrutujemy w nim jednostki. Gra ma turową strukturę, ale elementy strategiczne są tu dość lekkie, rzecz bardziej przypomina eksploracyjnego, prostego RPGa, w którym obok rozwoju postaci rozwijamy też armię. Zabawa w Songs of Conquest jest piekielnie podobna do tej z Heroesów, ale nie znaczy to, że pieśni o podboju są kompletną kalką, bo rzecz różni się w wielu mniej lub bardziej znaczących detalach. Nadal podróżujemy po mapie powiernikami ze swoimi armiami, pozyskujemy punkty doświadczenia i co poziom wybieramy jedno z ulepszeń dla bohatera. Nadal napotykamy różne obiekty i musimy wybierać, jakie korzyści pozyskamy, a od czasu do czasu występują wydarzenia losowe, których tym razem nie zapowiadają astrologowie. Wychodzi Songs of Conquest. Oferta pracy dla astrologów zmniejsza się. Wciąż walka jest prowadzona turowo na podzielonych na sześciokąty planszach i przestawiamy po nich kolejne jednostki, aby wytłuc wroga. Nasi powiernicy wciąż nie biorą bezpośredniego udziału w walce, ale możemy ich teraz ubierać w różne pancerze oraz wyposażać broń, a ta ma wpływ na statystyki armii. Największą nowinką jest forma magii wykorzystywanej w walce przez naszych powierników. Otóż podczas starcia nasz bohater kumuluje różnokolorową energię, trochę jak mana w karcianym Magic the Gathering. Owa pozyskiwana energia wynika z różnych umiejętności i właściwości powiernika, ale też generują ją znajdujące się na polu bitwy jednostki. Działa to o tyle nietypowo, że energię generują oddziały, a nie sama ich liczebność, więc opłaca się na przykład podzielić daną grupę wojaków na dwie ekipy, bo wtedy generują dwa razy więcej energii magicznej, nawet jeśli same oddziały mają mniejszą siłę uderzeniową. Uzbierana energia pozwala rzucać różne czary, większość z nich daje bonusy do ataku, obrony czy odporności jednostek, niektóre osłabiają wrogów, a jeszcze kolejne pozwalają przeteleportować jakiś oddział albo trzepnąć piorunem lub deszczem ognia wojaków oponenta. Działa to całkiem fajnie, aczkolwiek miałem ciągle wrażenie, że zaklęcia zadające bezpośrednie obrażenie jednostkom przeciwnika są dość bezużyteczne. Bo po co miotać rozdarciem zadającym 40 obrażeń, skoro zaraz uderzymy oddziałem odbierającym ponad 200 punktów zdrowia. To jakby mieć 3 bataliony czołgów i wykorzystywać system satelitarnego namierzania przeciwnika do rzucenia w niego kamieniem. Niemniej sporo czarów ma tu wiele sensu i potrafią wpłynąć na wydarzenia na polu bitwy, więc ogólne odczucia mam raczej pozytywne. Wydaje się jedynie, że może niektóre zaklęcia wymagają nieco balansowania, aby stały się użyteczne. Jeśli chodzi o mechanikę walki, to pochwalić muszę jeszcze samo tempo, bo starcia są dość dynamiczne. Jednostki poruszają się żwawo, dające bonusy ukształtowanie terenu, rozmaicanie
nieco potyczki, wyraźnie ukazana kolejka działań na dole ekranu czytelnie pokazuje, jakie jednostki będą się poruszać jedna po drugiej i pewnymi czarami możemy tę kolejność zmieniać, a jeśli napotkamy bardzo słabego wroga, to możemy bezpiecznie wybrać automatyczne wyliczenie przez grę wyników starcia, aby nie tracić czasu na przestawianie jednostek w banalnie łatwych konfrontacjach. Songs of Conquest szanuje czas gracza. Miasta nie są tu rozwijane na oddzielnym ekranie, ich budynki widać bezpośrednio na mapie głównej i stawiamy je na placach budowy różnej wielkości, a że w mniejszych osadach liczba tych działek budowlanych jest ograniczona, to często musimy decydować, co chcemy najpierw stworzyć, rekrutować i ulepszać. Oczywiście niektóre miasta możemy z czasem powiększać, jak już zajmiemy dość kopalni, nabudujemy tartaków i chłopskich chałup do ściągania pańszczyzny, aby zgromadzić bogactwa potrzebne do rozbudowy. Ale pomimo licznych, mniej lub bardziej znaczących różnic, czułem się, jakbym znowu grał w stare, dobre Heroesy. Świeże, nowe i śliczne, ale to wciąż ten sam schemat i styl zabawy. Dwie dostępne kampanie posiadają oddzielne, ale powiązane światem i bohaterami historię. W pierwszej kierujemy działaniami młodej władczyni Cecylii, która musi bronić swoich ziem przed zakusami wrogów pragnących wykorzystać śmierć barona, jej ojca, a wkrótce okaże się, że poza konkurentami z innych rodów, z lasów wyłażą pradawne stwory, a po polach pętają się nieumarli. W drugiej opowieści stajemy na czele ludu człekokształtnych żab, które uciekają z niewoli i próbują wrócić na swoje bagna, umykając przed atakami handlarzy niewolników. Historie traktują się trochę zbyt poważnie przy całej swojej sztampowości, abym się nimi specjalnie przejął, ale klimat rozgrywki budują całkiem przyjemnie, więc nie miałem z nimi problemu. Muszę też pochwalić całkiem udaną polską lokalizację, która nie radzi sobie dobrze tylko przy tłumaczeniu tekstów piosenek podsumowujących wydarzenia ukończonych misji. With grim conviction rose Cecilia of stout heart. Trudno mi określić dokładność reszty lokalizacji, bo bohaterowie mówią tu tylko tekstem, więc nie słyszałem anglojęzycznych wersji wypowiedzi, aby je porównać z tym, co wymyślił tłumacz, ale w samych dialogach nic mi tu raczej nie zgrzytało. Od czasu do czasu da się znaleźć jakieś pojedyncze, nieprzetłumaczone fragmenty tekstu, ale głównie dotyczy to edytora poziomów, który, jak przyznają twórcy, jest jeszcze w bardzo wczesnej formie i to właściwie jedyny element gry, po którym faktycznie widać, że mamy do czynienia z wczesnym dostępem. Aczkolwiek sam edytor też wydaje się całkiem używalny i większość jego narzędzi da się rozgryźć w kilkanaście minut. Sama gra jest tak śliczna, jak sugerowały to jej zapowiedzi. Mamy tu połączenie trójwymiarowych przestrzeni i ślicznie animowanego pixelartu, ale ten trójwymiar jest bardzo subtelny, głównie zauważalny w ukształtowaniu terenu podczas potyczek. No i trochę czuć, że to nie jest dwuwymiarowa gra, kiedy próbujemy szybko przewijać mapę, a ona się przy tym odrobinę tnie, doczytując elementy grafiki. Ale wszystko tu jest bardzo przyjemne dla oka. Mapy, lokacje, jednostki oraz ich poruszanie się. Czy zatem Songs of Conquest ma jakieś wady? Cóż, dwie. Oprawa graficzna przy całej swojej atrakcyjności bywa trochę nieczytelna. Szczególnie na mapie świata niełatwo na pierwszy rzut oka odróżnić elementy dekoracyjne od interaktywnych, a do tego nie zawsze jasne jest to, jak do pewnych miejsc dotrzeć i gdzie są nieprzekraczalne bariery. Twórcy zdawali sobie z tego sprawę, bo przytrzymując klawisz Alt możemy podświetlić zarówno najbliższy zwiedzalny teren, jak i interaktywne obiekty, a przy tym dowiedzieć się, czy już je odwiedziliśmy, ale fakt, że taka funkcja jest naprawdę pomocna w odczytywaniu mapy, pokazuje, iż sama grafika nie do końca radzi sobie z przekazywaniem informacji. Drugi problem jest nieco poważniejszy, aczkolwiek prawdopodobnie bardziej rozwiązywalny. Sztuczna inteligencja przeciwników sterowanych przez komputer bywa niezbyt inteligentna. W kampanii bardzo tego nie czuć, bo wrodzy powiernicy pojawiają się zgodnie z ustalonymi skryptami, ale kiedy w dowolnej potyczce komputer musi radzić sobie sam, cóż, nie radzi sobie. Gra pozwala wybrać normalny i łatwy poziom trudności adwersarza i ja, grając na tym wyższym, czyli normalnym, przyłapałem wrogich powierników na bezsensownym łażeniu w jedną i drugą stronę, niczym lew po mikrym wybiegu w zaciasnym zoo. Może oni też mieli problem z czytelnością mapy i nie mogli odnaleźć drogi do celu? Kiedy już, tracąc na to nieprzyzwoite liczby rund godne gracza dopiero poznającego grę, rozbudowałem miasto, zatrudniłem trzech powierników,
wierników, wyposażyłem ich w potężne armie, przebiłem się przez przekokrzone mopki rozstawione na mapie i dotarłem do oponenta. Okazało się, że co prawda on też rozwinął swoją stolicę, ale mapy eksplorować mu się nie chciało i jednostek prawie nie rekrutował, bo w jego armiach walczył lokalny odpowiednik pastuchów uzbrojonych w patyki i kamienie. Moje wojska rozjechały go niczym czołg żółwia. Nie znaczy to, że Songs of Conquest jest przesadnie łatwe, bo już trzecia z czterech misji Cecylii dała mi porządnie w kość, a i niektóre starcia z mobkami na mapie potrafią być wymagające, jeśli nie napompujemy swojej armii wszelkimi dostępnymi przekoksami. Ale pomijając nieliczne problemy, z których ten poważniejszy, związany z jakością sztucznej inteligencji, może być jednym z uleczalnych objawów wczesnego dostępu, Songs of Conquest bardzo mi się podoba. I to nadal jest ta przyjemna, eksploracyjno-rozwojowo-potyczkowa rozgrywka znana z Heroes of Might and Magic, ale w odmienionej oprawie i z masą drobnych zmian, które odświeżają formułę, bez pozbawiania jej dawnego uroku. Jak na wczesny dostęp, rzecz jest bardzo dopracowana, a dwie dostępne kampanie to przynajmniej kilkanaście godzin zabawy, nie licząc wielu map do rozgrywania potyczek ze sztuczną inteligencją w trybie hot seat albo po sieci z innymi graczami. Cóż, udanego dokonywania czynów, które zainspirują bardów do pisania pieśni o podbojach. Game on! No i proszę, kiedyś można było obejrzeć koncert bez nagrywania go w całości smartfonem? Można było. Kiedyś to były czasy, a dziś... dziś są inne czasy.